Cześć, ja jestem Liduch, a to jest Krypta TV. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o platynowym sztonie. Miłego oglądania! Platynowy szton to żeton pokerowy stworzony specjalnie na zlecenie pana House'a w Sunnyvale w Kalifornii w przeddzień Wielkiej Wojny. W Fallout New Vegas pełni rolę MacGuffina, przedmiotu napędzającego fabułę gry. To ten niepozorny przedmiot jest kluczem do przejęcia kontroli nad całym Nowym Vegas. W rzeczywistości szton jest czymś więcej niż fanaberią miliardera, piękną zabawką. Jest on niezwykle zaawansowanym urządzeniem do przechowywania danych. Mimo nazwy nie jest on wykonany z platyny. Określenie to odnosi się raczej do wartości przechowywanych na nim danych oraz koloru przedmiotu. Zapisane na nim informacje pozwalają kontrolować systemy kasyna Lucky 38 oraz Securitrony. Zawiera również uaktualnienie oprogramowania Securitronów do drugiej generacji. Odblokowywuje ukryte możliwości tych wydawałoby się prymitywnych maszyn. Szton jest niezbędny do aktywacji ukrytej armii Securitrionów w stacji pogodowej znajdującej się pod Fortification Hill na drugim brzegu rzeki Colorado. Z jego pomocą pan House mógł w pełni uzbroić cały swój system obrony przeciwrakietowej. Gdyby dotarł do niego na czas, ten strąciłby wszystkie głowice nuklearne zmierzające w stronę Vegas w trakcie Wielkiej Wojny. Niestety tak się nie stało. Konflikt wybuchł zbyt szybko. W następstwie bombardowania platynowy szton gdzieś przepadł, a pan House w wyniku awarii systemów kasyna zapadł na dziesiątki lat w śpiączkę. Gdy się obudził, od razu zaangażował wszystkie możliwe środki, by go odzyskać. Według szacunków pana Tak wydał na ten cel miliony kapsli. Tylko w samym 2280, czyli roku poprzedzającym wydarzenia z New Vegas, przeznaczył na poszukiwania aż 812 545 kapsli. Jest to suma niewyobrażalna jak na warunki pustkowi. Gdy szton udało się odnaleźć w 2281 roku, pan House wynajął firmę Mojave Express, by dostarczyła mu urządzenie na strip. Szósty kurier wyruszył ze sztonem z południowej Kalifornii, trasą przez hub. W Good Springs czekał na niego Benny wraz z grupą wielkich chanów. Mężczyźni odebrali posłańcowi przesyłkę. Następnie postrzelili go w głowę i zakopali żywcem. Głowa prezesów chciała przejąć urządzenie, by zająć miejsce pana House'a. Na jego nieszczęście kurier przeżył i ruszył za nim w pościg. Prędzej czy później nasz protagonista odzyskał platynowy szton. I to od decyzji gracza w Fallout New Vegas zależy to, jak to urządzenie zostanie wykorzystane. Platynowy szton był dodawany do edycji kolekcjonerskiej Fallout New Vegas. Niestety nie był w stanie dać właścicielowi kontroli nad armią Securitrionów, a wykonany był z plastiku. A w tym filmie to już wszystko, co dla Was przygotowałem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do następnego razu. Cześć!